Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam w kolejnym odcinku Subnautica. Dobra, widzę, że odcinki już powoli wracają do normalności, czyli codziennie jeden. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Mam nadzieję, że długo, ale nic nie obiecuję. I widzimy po prawej stronie, że mamy chyba jakąś wiadomość. Może sobie tam podlećmy szybciutko. No i myślę, że polecimy na dalsze zwiedzanie. Właśnie, mamy również konstruktor, czy to jest skaner? Nie, to jest konstruktor. Nie, to jest Reaper Tool. Konstruktora to dopiero chcemy zrobić. Więc tak, to jest Reaper Tool. Ale my daleko wywędrowaliśmy. No, faktycznie. Faktycznie daleko, tylko tak, brakuje nam, z tego co pamiętam, koralowca. Koralowca nam brakuje. Właśnie pamiętam, jak się grało. Miałem lekką przerwę, wy tego nie widzicie. Oczywiście Shiro sobie porobił zapasy. I teraz tak to wygląda. Osady soli. To sobie pozbieramy, bo to się przyda do jedzonka. To się nam przyda do jedzonka. Jakiegoś łypacza? To jest bumerang. Jakiegoś łypacza bym sobie zgarnął. Taki bumerang. Lokalne odczyty promieniowania sugerują, że rdzeń napędowy Aurory osiągnął stan krytyczny, wyglądając jak pantowa nastąpi w ciągu 2 godzin. 2 godzin naszych realnych, czy takich subnautikowych, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Dobra, mamy te bumerangi, starczy nam. Co to jest? Jak tam ucieka? Widzę łypacza. Łypaczu. Uciekaj. Co on tak zaczął szybko latać? O, mam cię. Kolejny łypaczu. Coś tu łypaczu. Musimy cię zakonserwować. Nie uciekaj, tak nie uciekniesz. Kurde, ile tych łypaczy się teraz spawnuje tutaj. Co? Uleku? Jedź. Dobra, trudno. Wchodzimy do kapsułki, odczytujemy wiadomość i zobaczymy, co tam się dzieje. Lokalizacja sygnału przesłana do PDA. Odebranie zapisane... O, nie wiadomo. Tutaj kapsuła ratunkowa trzecia. Wysyłamy nasze współrzędne. Uszczelniamy kilka dziur w naszym awaryjnym skuterze Seaglide, więc jeśli spóźnimy się... Nie wracajcie do domu bez nas. Poważnie. Bez odbioru. Trochę za szybko to było. Dobra. Od początku. Miejscowy skan ujawnił pobliskie wejście do jaskini, ale to chyba nie to. To było to. Odbieranie zapisanego wezwania o pomoc. Odtwarzanie. Tutaj kapsuła ratunkowa trzecia. Wysyłamy nasze współrzędne. Uszczelniamy kilka dziur w naszym awaryjnym skuterze Seaglide, więc jeśli spóźnimy się na spotkanie, nie wpadajcie w panikę. Nie wracajcie do domu bez nas. Poważnie. 3. Bez odbioru. Tyle dobrze, że da się to jeszcze sobie cofnąć, bo naprawdę troszeczkę za szybko był ten tekst, moim zdaniem. Troszkę za szybko. Apteczki wziąć nie możemy, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Zróbmy sobie złom. I właśnie, coś my sobie chyba tu... Coś sobie blokowaliśmy? Czy nie? Chyba nie. Chyba nic nie odblokowaliśmy. Lary, skaner, narzędzie naprawcze, latarkę mamy. Przyrząd wynurzeniowy mamy. Narzędzia nawigacyjne nie mamy. Konstruktor baz. Tego również nie mamy. Zakonserwowana żywność. Zróbmy sobie trochę tych łypaczy. Mamy bumerangi jeszcze. Nie pamiętam, ile bumerangi dawały, czy w ogóle cokolwiek dawały. Znaczy, dawać na pewno dają, tylko pytanie teraz, czy... Gratulacje ocalały. Udało ci się przekroczyć swoją tygodniową dawkę ćwiczeń o 500%. Dane wykazują, że pływanie było twoją ulubioną aktywnością. Zróżnicuj swój grafik fizyczny dla równomiernego rozwoju mięśni. To naprawdę, za szybko te napisy zapierdzielają. Ona nie zdąży skończyć tekstu, dialogu i tu już nam znika. Czy jest tutaj w opcjach... Napisy, szybkość znaków na sekundę... Dobra, dajmy z 8.
Co innego jest, jak się czyta samemu w sobie. Co innego jest, jak się czyta wam. Dobra, chcieliśmy jeszcze zrobić oczywiście materiał podstawowy Tytan ze złomu. Titanum. La Titanum. Dobra, sztabka tytanu jest mi niepotrzebna, utleniacze też nie. Próbka tuby korelowej. Zestaw elektroniczny. Próbka korala stołowego. Ciekawe, gdzie to się robi, gdzie to się zbiera. Lepsze pytanie. Nie mamy w ogóle już, kurde, faja. No, trochę daje. Tylko tak, nie możemy tego wziąć. Musimy to zjeść w ten sposób. Tu mamy zakonserwowany to luz. Przefiltrowana woda, to możemy zjeść. Zasolony łypacz. Trochę za dużo daje. Mamy tu wodę? Mamy tu wodę. To możemy sobie wrzucić. Jednego łypacza sobie weźmiemy. Co mi tam? Apteczkę użyjemy. I drugą apteczkę sobie weźmiemy. Niech się robi. Niech się robi. No i pyk, fajno. Dobra, wyjdźmy sobie tu. Ja bym chciał zrobić sobie... Muszę to zrobić tu. Trochę pomyliłem. Muszę to zrobić tutaj. Urządzenia wodoszczelna skrytka. Zrobię nawet dwie. No i fajnie. I gdzie to były te skrzyneczki? To były skrzyneczki, więc sobie również je tu postawimy. Upuść, upuść. No i dobra. Gdzie to? Teraz się nie da chyba wszystkich wrzucać na raz, niestety. To możemy zabrać. Osad soli też zabierzmy, bo to też jest niepotrzebne. Złoto może być. Co jeszcze? Tytan na pewno. Guma silikonowa, jakieś tam rupiecie, siarka jaskiniowa też spoko. Myli mi się ten klawisz. Pojemniki, tu jest jeszcze jeden. Nie chodziło mi o to, ale okej. Czasem się mu to dziwnie zachowuje. Dobra, bateryjki mamy, smar mamy, osad soli mamy, apteczka jest, łypacz jest, wszystko mamy. Można wyruszać. Kapsuła ratunkowa płyci z załoga zgłaszała uszkodzenie skutera Seaglide. Skoro dają nam wytyczne, aż byłoby ciężko z nich nie skorzystać, prawda? Polećmy po to. Te rybki można zebrać? Można zebrać te rybki. Wow. Się nazywa. Neonówka. O, a ty? Zaraz sobie zobaczymy. Tam jest dużo tych ryb. Pęcherzówki to ja oczywiście złapię. Czuję to aż grzech nie brać. Chodź, 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 kicia, chodź, czerwka. Co raczej nie jest kicia. Aurora miała za 2 godziny wywalić. Tylko pytanie, czy to są 2 godziny nasze w realu. Bo to też nie ma co się tym sugerować. Bo jakbym patrzeć, ta planeta może mieć delikatnie inny czas, że tak powiem. To nie jest stołowy? Koralowy. Nope. My szukamy stołowego, który nie mam pojęcia, jak może wyglądać. Jak może wyglądać koralowiec stołowy? I don't have fucking idea. Może to? See! No widzicie, kurde, jak się człowiek... Co się ze mnie śmiejesz? Nie śmiej się ze mnie. Ty jesteś jakiś dziwny.
dziwnej jakości łypacz. To zabieram, bo to się może przydać. Tylko ciekawe, ile to miejsca zajmuje. Mało. I dobra, to już wiemy, jak to wygląda. Luz, bluz i orzeszki. Zjeszył mnie to. Jakoś tego kwarcu tutaj nie widać. Bo myślę, że kwarc się będzie, przynajmniej kiedyś jeszcze pamiętam, jak pierwszy raz odpalałem Subnautikę. Jak wam powiedziałem, to nie jest jedyne podejście do Subnautiki z mojej strony. Aczkolwiek nigdy nie było to aż tak długie jak w tej chwili. Jeżeli było chwilę odpalenie i wyłączenie. Tak, wydawało mi się, że kwarc był dosyć widoczny. Ładnie tu. Pianono. Te łypacze są jakieś dziwne. Nie, ja tu chyba byłem. Fragment, który Siglite. Jeszcze jeden. Jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Trzeba szukać szczątków. Chyba mam. Nie. Noś tego salopajadów, to jeszcze nie to. Nie wiem, czy on do mnie, czy nie do mnie? Panie kolego, proszę się ode mnie odczepić. Złom na razie nie potrzebuję. Tu też jest złom. Tryferka. Potem sobie poczytamy to PDA na jakimś takim wolniejszym odcinku, aczkolwiek nie chciałbym was od razu na początku Subnautiki zanudzać. Bo wiem, że takie gry mają wysoki próg wstępu, jeżeli chodzi o oglądalność. Dobra, tu już nic nie widzę innego. O, ty jesteś dziwny. Oczopłaszczka. I już cię mam, Gidziuś. Grzyb siarkowy też mamy zaanalizowany już. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ups. Ja zapomniałem lekko. Ale nie szkodzi. Na szczęście byśmy dosyć blisko. Kurczę, wiecie co, no brakuje mi tego fragmentu Siglaida troszeczkę. Myślałem, że już... U? Będzie walnięcie? Mam kawkę przy okazji. Ale urwał. Ale to było dobre. No właśnie, i jeżeli chodzi o... Dla twojej wygody do bazy danych dodano schemat skafandra przeciwpromiennego. Dziękuję. Bardzo miło z waszej strony. Zauważcie, że... Tak naprawdę... SFX-y, wizualizacje i tym podobne w stosunku do Planet Craftera. No to jednak tutaj to są inny poziom. Totalnie inny poziom, jeżeli chodzi o... O takie drobne wybuchy, czy co innego, no naprawdę tutaj nie ma co porównywać. Planet Crafter, mimo iż tą grę bardzo lubię. Naprawdę, i polecam, do gry polecam. To w tym aspekcie dali po prostu... dupy. Będę się bronił. Stalker. Ja się bronię, ja się umiem bronić, ja już mam nóż. No i co, cwaniaczku? Jesteś? Co, uciekasz? Teraz ja cię gonię. Co? Zmieniły się troszeczkę nam statusy. Ha, ha, ha. Marty Stalker. Już mnie tu gryzł.
jadł garbaty. Dobra, zabiłem swojego pierwszego stalkera. Pamiętajcie, drodzy widzowie, nie stalkujcie. O, drugi tu jest, Kiciuś. Ty też chcesz dostać po nosie? To, cwaniaczku, boli dupa, boli. Wiem, że boli. Miało boleć. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Co my tu mamy? PDA. Naprawdę myślisz, że uniesie naszą dwójkę? Standardowy skuter Seagrade jest w stanie holować 80 kg z prędkością 300 km na godzinę. Ogniwo energetyczne, które w nim umieściłem, powinno podwoić osiągi. Myślisz, że tam jest coś szybszego? Na pewno. I musimy założyć, że skuter nie przepali obwodów 3 metry od kapsuły ratunkowej. Bardzo spokojnie do tego podchodzisz. Widzę problem inżynieryjny. Jeśli przestanę dostrzegać rozwiązania, będę przerażony. Czyli tutaj próbowali się dostać. Otwarta kasetka z danymi. Kompas. Tu się przyda. Tu się przyda. Tu się przyda. Dobra, rozumiem, że szukamy tutaj... Nawet widzę już. Wezmę sobie tlenu. Widzę fragment Seaglide'a. Op, mamy Seaglide'a. Tylko tutaj jeszcze widziałem, że była konsola przenośna, bla, 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 bla. O, właśnie. Nie wiem, czy to nie jest też troszeczkę powiązane z tym. Ja sobie to jeszcze polatam. I poszukam. Polatam i poszukam. No, stalkerów się nie boję. Widzę, że je wystarczy po prostu strzelić, one uciekają. O, to. Żarowniczka. A tak? No dobra, ale tu już jest ładna otchłań. Tu już jest ładna, ładna otchłań. Szukamy stacji przenośnej pojazdów. Tylko gdzie to do cholery może być? To jest złom. Tu jest złom. Nie próbuj. Nie próbuj, pozostaniesz po nosku. I po co ci to? Tu drugiego nie ma. Tu też jest złom. No, brakuje nam jednego cholernego fragmentu. W ogóle mogę sobie w końcu coś zjeść. Salony łypacz. Ja upuściłem C. Salony łypacz, wracaj. Ty już nie popłyniesz. Naprawdę? Kurde, nie ten klawisz. Nie ten klawisz. Dobra, zjedzone. Zjedzone i szukamy dalej tego fragmentu. Tylko gdzie to cholery może być? Nie wiem, w jakim... Ty gnoju. Ty gnoju. Ty dziadu. Co ty sobie myślisz? Kurde. Kolejny złom. Kolejna rzecz, która jest nam niepotrzebna. I gnoju. Nie, teraz oberwiesz po nosie. Doberwiesz. On jest jakiś inny, ej. On jest inny. On jest jakiś inny. Okaz z objawami infekcji. Musicie zabić szybko. Jest zainfekowany. Kto to widział? Żyje jeszcze? Żyje dziad, on udawał. A ten pewnie też udawał. Teraz już nie udaje. Teraz już jest martwy na 100%. Kurwa, Shiro lata i zabija stalkery. Kto to widział? Kto to widział? Dobra, to ja tutaj przylazłem po coś innego. A
zabiłem stalkery. To też niedobrze. Łącze wodorostów jest mi niepotrzebne. W żadnym aspekcie... To jest tylko złom. To jest tylko złom. Nie powiem, bo naprawdę tutaj ładnie. Aczkolwiek wolałbym już to znaleźć. Wolałbym to już powoli znaleźć. Bo znając życie, ja się cofnę. Ja się cofnę i będzie jednak potrzeba zrobienia tego. Tej stacji do pojazdów. To jest Ignite? O, jest! Mamy to, narobiście. Przenoś tego za pojazdów. Teraz bezpiecznie mogę wrócić do bazy. Mamy Signida, znaczy mamy Signida, możemy zrobić Signida. Raczej tak mi się wydaje, że możemy zrobić. Więc zaraz się pobawimy w pojazdy. Pojazdy, które będziemy... Które nam przyspieszą tak naprawdę całą tą podróż. Wydaje mi się również, że gra... Mówiąc, iż możemy zrobić sobie w końcu ten skafander. Sugeruję, że możemy iść w końcu w tereny Aurory. Czy w końcu? Dopiero. Dopiero, bo wcześniej w sumie nie próbowaliśmy nawet. Ale coś mi się przypomina. Coś mi się przypomina, że Aurora wydobywała właśnie jakieś promieniowanie. Ale pewny nie jestem. Pewny nie jestem. Być może warto byłoby to sprawdzić. Normie, okej. Okay. 323 metry, daleko. Uje, to go tytan? Jaki łypacz, aby złapał człowiek? To nie łypacz. A nie łypacz. Ono tutaj do płota, jaki ja podchodzę. Jakie gnojuby, no jak uciekają. Gałgany. Serio wydawało mi się, że te łupacze były łatwiejsze do złapania. No teraz normalnie zapierdzielają, jak nie wiem. Gałgany. Ktoś mnie zauważył. Już ucieka, już, ucieczka. Ucieczka przed Shiro. Wielko, ja mam napęd na 4. 4 płetwy. 2 płetwy. To byłoby sensu, co powiedziałem, ale okej. Dobra, starczy mi chryp. Jeszcze jakaś mi chrypa cholerna bierze, no. Proszę mnie tutaj nie łapać, głupia chrypo. Łyp. Łyp, łyp. Dobra. Zobaczmy, co potrzebujemy do Signida. I o ile go możemy w ogóle zrobić. Siglite. Potrzebujemy smar i miedziany przewód. Easy do zrobienia. Smar, miedziany przewód. Wszystko mamy. Miedziak. Smar był chyba tu. Nie tu. Tu. To bardziej smaruch. Dobra, i robimy Siglite. Siglite zwiększy twój maksymalny zasięg eksploracji. Dla własnego bezpieczeństwa spakuj zapasy na dłuższą podróż i nigdy nie oddalaj się na więcej niż 5 km od najbliższej kapsuły lub bazy. Patrzcie, teraz naprawdę nam długo tutaj te napisy zostają. Już chyba troszeczkę za długo. Dajemy tak na 12. Dobra, 12 powinno być git. Chcieliśmy również zrobić chip komputerowy, złoto i miedziany przewód. Miedziany przewód chyba możemy zrobić stricte, nie możemy zrobić stricte. Mamy dużo pęcherzówek, mamy w ogóle masę żarcia. Możemy zakonserwować sobie trochę tej żywności. Więc nawet to zrobimy. Paczów sporo. No i dobrze, bo tego jedzenia też idzie mimo wszystko.
Wiadomo, z tych to idzie oczywiście woda. Jednak zawsze takie zapasy nam się przydadzą. Jezu, naprawdę dużo tego zbierałem. Jest jeszcze? No teraz już koniec. Jeszcze jedna? No bez żartów. No w końcu. Dobra, zobaczmy, która rybka daje jeszcze jakie jedzenie. Którą warto zbierać. Drifterka. Zastanów się nad zabiciem okropnego smaku lokalnego mięsa, solu lub miejscowymi ziołami i przyprawami. Dobra. I zobaczmy, która będzie dobra. Tego uparta też sobie jednego usmażymy. Jak to wygląda? Zasalony daje 32, minus 2. Usmażony daje 32 i H2O plus 5. 13, 23 i 23. No to neonówka i drifterka jeszcze w miarę. Twarde gadzie mięso z niską zawartością tłuszczu. Nigdy nie jest czułek. Oraz kwiatowy smak, ale prawie go nie czuć. Dobra, zjedzmy sobie to. Zjedzmy sobie to. Wypijmy. I gitara. Zgniła próbka wodorostu. Coś mogę z tego zrobić? Mogę. Może zgniła, to nie szkodzi. Może zgniła, to nie szkodzi. Przecież mam Seaglida? Mam Seaglida. Bardzo dobrze. Na razie możemy sobie... Wow, no to teraz to pływamy jak głupi. Kapu mamy, mapę możemy włączyć lub wyłączyć. Mapa jest mi dosyć mało potrzebna, więc spoko. No a teraz to ja wypaczę, mogę łapać. No to luz. Fajno. Fajno, ale to potrzebuje baterii. Potrzebujemy tak, rudy miedzi. Chyba złoto tam było jeszcze potrzebne. Chcemy zrobić sobie konstruktor baz. Tutaj Avery Queen ze statku handlowego Sunbeam. Aurora, czy nas słyszysz? Odbiór? Nic, tylko pustka. Te statki Eltery. Kliniki im wysiadają, wysyłają sygnał SOS. Oferujesz im pomoc, oni nie odpowiadają. Aurora, jestem drugim kursem systemu. Dotarcie do twojej pozycji zajmie więcej niż tydzień. No ale potrzebujesz naszej pomocy? Odbiór. Próbuję ponownie jutro. Cholerne umowy powodują, że tracimy zyski, załatwiając sprawy dla Altery. W międzyczasie zobaczymy, co wychwycą skanery dalekiego zasięgu. Trochę teraz jest za szybko. Może ta dyszka będzie idealna. Dobra. Chcieliśmy zrobić miedziany na pewno przewód. Chcieliśmy zrobić chip komputerowy. Zaawansowany zestaw elektryczny. No i fajnie. Tylko tak. Tu mamy w ogóle ogniwo energetyczne. Mobilne źródło energii o wysokiej pojemności. O! Sprzęcik. Skafander przeciwpromienny. Potrzebujemy ołów i włókniste siatkę. Dodatkowo mamy kompas. Oddycharka. Zmniejsza zużycie tlenu na większych głębokościach. Absorbuje i zmienia CO2 w powietrze, którym można oddychać. Czy ja mam oddycharkę? To jest też dobre pytanie. Zaraz zobaczymy sobie. Konstruktor baz. Urządzenie nawigacyjne. Umieszcza holograficzne dyski narzędzia nawigacyjnego. Okej, to wiem, co to jest. Musiałem odciągnąć. Dobra, konstruktor baz. Zestaw elektryczny i bateria. To co ja potrzebowałem do tego? What the fuck? A, dobra, jest szybko komputerowy, faktycznie. Ale czy mamy srebro? Ruda srebra. Srebra chyba jeszcze nie widziałem. Srebra chyba jeszcze nie widziałem tutaj w tej grze. Kwarc? A nie, jest.
Srebro i coś jeszcze. Dobra, zestaw elektryczny jest. I bateria. Baterię robimy za pomocą grzybka kwasowego i rudy miedzi. Oki. Zbieramy. Ops. Pamiętam, że potem chyba dało się nawet te grzyby jakoś hodować. Gdzieś w którymś update'cie to kiedyś widziałem. Nie wiem, czy to jeszcze nie było na pre-release'ie. Chyba ruda miedzi nam się skończyła. No. Skończyła się, skończyła. Stary osmażony łypacz. Powinien być stary, ale okej. Dobra. Teraz w teorii powinniśmy mieć już tak, konstruktor baz. No i fajnie. Budowniczy zaprojektowany został z myślą o tworzeniu baz zdolnych wytrzymać nawet najbardziej ekstremalne warunki środowiskowe. Już tyle? Dalej nie powiesz? Oh no! Bo to jest jeszcze bateryjka. Ja bym chciał zrobić to ogniwo energetyczne. Włóknista siatka, to też jest łatwe do zrobienia. Bateria dwa razy i guma silikonowa. To jest easy. Guma silikonowa i ruda miedzi. I teraz tak. Bateryjka. I ogniwo energetyczne. Wow. Tylko czy ja to ogniwo mogę włożyć tam, gdzie myślę? O, nie mogę. Do Siglajda być może mogę. A nie, czekajcie, patrzyłem do Siglajda. To ogniwo energetyczne pewnie tylko i wyłącznie idzie do większych takich sprzętów. No cóż. Czasem tak bywa. Na szczęście dużo nie zużyliśmy na produkcję tego. Wystarczy sobie pozbieramy trochę grzybów. No i nie wiadomo, miedzi. Miedziucha jest potrzebna. To w sumie też nie powinno być jakimś większym problemem. Tego powinno być sporo gdzieś tutaj w okolicy. No i tutaj był nawet ten kurde koralowiec, którego szukałem. Jest jajo? Ja stworzenie. Ja na razie nie chcę. Jądrów nie chcemy na razie. Dobra, jest mieć. Mieć albo nie mieć. O, to jest pytanie. No ładnie tu jest. O, jest kwarc. To co to jest? Fragment bioreaktora. O, nawet jeden był potrzebny. Nie no, fajnie. Fajnie, fajnie. Brak mi całego punktu. Świetnie, Shiro. Bro, puść to. Ja mam jeszcze chyba... złom. Patrzcie, akurat trochę kwarcu nam tutaj wydropiło. Wow, gdzie to mogę podnieść? Osad soli. Do zebrania tego wzorca wymagany jest specjalny sprzęt. No, szkoda. Szkoda. Chęciłbym to zebrał. Dobra, tlen zostało na 30 sekund, ale myślę, że dopłyniemy. Z okazji się kawę napiję. Wiem, spoko loko. Wszystko calculated. To jest wszystko calculated. Tytan nie. Dobra, baterijkę sobie zróbmy. Nawet za dwie bym zrobił, ale nie mam miedzi. Więc teraz myślę, że dobrym pomysłem będzie na wyruszenie. Wyruszenie po
Po surowce. O surowce, możemy tak zrobić. Osobiście jeszcze jakąś szafeczkę sobie może walną. Kurde, ale mamy konstruktor baz przecież. Może byśmy sobie zrobili coś ciekawego. Skaner, konstruktor baz. Zerka mi jest niepotrzebna. Wow! A, tylko my jeszcze nie możemy nic zrobić, bo nie mamy... Buje tlen z zasilonej bazy do podłączonej sieci rur. Wow, fajne. Składa materię organiczną, przemieniając ją w energię elektryczną. Zbiornik na obce formy życia. Czapki ścienne, wow. No panie. No to tu można poszaleć, tylko nie mamy tego pomieszczenia wielofunkcyjnego. No dobra, ale spróbujmy. Być może nawet nie chcę tutaj robić jakiejś super bazy w tej chwili. Ale bazę taką, żeby móc po prostu cokolwiek tutaj zrobić, no to być może... Może bym chciał. O, dobra, mogę. Zbuduj bazę. Świetnie. O, uwaga, tylko zasilanie awaryjne. Produkcja tlenu wstrzymana. O, nie. Ruda miedzi, kwarc, tytan. No to i tak sobie tutaj nie polatamy. Niestety. Niestety. No ale to nie szkodzi, spokojnie. Zaraz sobie to ogarniemy. Zaraz będzie dobrze. Dobra, tego korolowca sobie tu zostawimy. Jezu, tutaj jest w ogóle dużo tego złomu. Weź upuśćcie jajko. Jest naprawdę niepotrzebne w tej chwili. Jaja stworzenia też nie. I tak nic z tym nie możemy zrobić, to po co? Głupota. Przyrząd wynurzeniowy. Otóż on sól. Ohoho. Jest tu sól. Bardzo dobrze. To znaczy, że możemy sobie zasolić dalej wypacze. To ja patrzę, to wypacze. Aha, wypacza. Wypaczuł. I tak nam się zaraz zmarnuje. No widzę, że możemy zrobić overkilla lekkiego. I tej wody też sporo poszło. Dobra, zasolone wypacze. To ja patrzę, to wypacze. 2-2. Trochę dużo. Co mi było potrzebne do zrobienia tego? Ruda miedzi, tytan i kwarc dwa razy. Ruda miedzi jest. Tytan dwa razy jest. I kwarc też gdzieś zostawiłem chyba. Widzę, że tam wiadomość jest, spokojnie. Zaraz sobie ją odczytamy. No tylko chciałbym sobie zrobić produkcję energii. Jest i kwarc. Mamy ołów nawet, z tego co widzę. Bardzo fajnie. Mogę postawić? Mogę! Aha! Wywrócono zasilanie. Wszystkie podstawowe systemy sprawne. No i elegancko. I zobaczcie, kurde no. To już teraz jest mieszkanie jak w Warszawie. Tylko 2700 to sam czynsz. Kurde no. Czyli tak dobrze by fotowoltaika. Dobra, potrzebujemy szafki, tak? Na szczęście szafka ścienna tylko i wyłącznie potrzebuje dwa razy tytanu. Moglibyśmy zrobić sobie jeszcze fabrykator. I tak nawet zrobimy. Dobra. Uuu, a tu jest szafka duża. Duży wolnostojący schowek. Dobra, fabrykator najpierw. No mówię, może pierdolnik, ale własny. Może nie jest wygodnie, ale jest swój. W drugim kwarcu. To jest.
bo ja trzeba po prostu sobie te wszystkie przedmioty w jedno miejsce pochować, bo naprawdę no jest jebnik totalny. Totalny jebniczek. Aż mi się, wiecie, co przypomina? Wiecie, co mi się przypomina? Planet Crafter mi się przypomina. Nie wiem, czy nawet dobrze to zrobiłem. No i to jest miejsce, panie drogi. Pokazuje się to? Łe, nie pokazuje się, szkoda. Wypaczę, woda, co ja patrzę. Narzędzie naprawcze jest niepotrzebne. Skaner się przyda, latarka jest niepotrzebna. Bateria się przyda, to się nie przyda. Bla, 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 bla. Trzy rzeczy mamy, cztery mamy w tej chwili. Nie wiem, zrobię to w ogóle w ten sposób. Trzeba rzeczy pozbierać. Mówię, ja nawet nie wiem, co ja tu mam. Ja nie wiem, co ja tu mam. Mam tu wiele syfu. Ej, ta szafka jest oszukana. Ta szafka jest oszukana. Zgaduję, że zaraz nie będę miał miejsca nawet na to. I zabij drugą. Dobra, idziemy na wyprawę. Bierzemy sobie jednego łypacza, jedną wodę i lecimy sobie... Aha, ty oszuście mały. Baterię mi zabrałeś. Dziękuję. Potrzebuję trochę surki. Tu było krzesło tylko i wyłącznie? Na pewno? Na pewno. Tu było tylko krzesło, okej. Okay. Au. Dupka przypieczona? Niedobrze. Niedobrze. Soli na razie nie zbieram. Sól się na razie nam nie przyda. Idźmy po surowce stricte. Ołów, jakieś tam, nie wiem, miedziuszka, czy coś takiego. Baby Shark! Ciebie tutaj nie chcę, brzydki jesteś. Ja lubię tylko ładne rzeczy. Zakrzona głębokość 100 metrów, zwrócenie tlenu się zwiększyło. Spoko, wiem. Czy my tu byliśmy wcześniej? Tu coś jest. Fragment palnika laserowego. Dobra, 1 na 3. To jest więcej złomu. Jakby coś mi tu mrygnęło, ale nie. Może to naprawdę będzie palnik potrzebny, żeby się dostać. Dobra, 30 sekund, tlen spokojnie. Fragment sterowniska... Fragment sterowniska nującej. Oj, przesadziłem chyba. I... Był stres. Był stres. Nie spodziewałem się, że to jest tak głęboko. Ty czym jesteś? Ogonówka? Fragment przenośnej konsoli PSVR to już mamy. A i to teraz dajesz... Surowce z tego, no, no, no. Biureczko. Coś tam szaleje. No signal. Fragment działka grawitacyjnego, świetnie. I to zostawił oczywiście... latarkę, prawda? Fragment ładowarki baterii. To może być ciekawe. O, coś jeszcze mrygnęło. Tu coś było. Lampa przemysłowa. Otwórz skrzynię magazynową. Przygotowanie jest zawczasu dziennej procedury zapobiegnie odwodnieniu i wynikającej z niego ewentualnej śmierci.
To przepraszam was, że ja tak czasem się jąkam, ale tutaj mam jakieś dźwięki. Tutaj mam co innego. 30 sekund tlenu. No, na mnie tu polował cwaniaczek. Od cholery jest tych baby sharków, no. Napełnij się. Albo wiecie co, moi drodzy, bo już widzę, że jest pół do. Pół do, 45 minut odcinka. Jakie pół do, Shiro, ty byś powiedział. Dobra, moi drodzy, to sobie zakończymy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja co nie filmu, gra od was, Shiro. Ja tam widzę wyspę. O, tam też się przejdziemy w następnym odcinku. No, to widzimy się niedługo. Trzymajcie raz jeszcze. Hej, hej.